Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Często możemy usłyszeć, że posoborowy kryzys wcale tak naprawdę nie jest kryzysem posoborowym, tylko tak naprawdę zaczął się już gdzieś tam w wieku XIX i wraz z laicyzacją społeczeństwa tak po prostu płynnie tutaj wszystkie liczby w Kościele spadają, ludzie od Kościoła odchodzą i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj spojrzymy sobie, jak to wygląda według oficjalnych danych liczbowych Watykanu. Zapraszam. Korzystam ze strony Catholic Hierarchy. Możecie sobie tutaj zobaczyć na pasku. Link umieszczę też w opisie. Są to oficjalne dane na bazie Annuario Pontificio, tak żebyśmy dobrze to widzieli. A więc mamy tutaj różnego rodzaju dane, tak ułożone latami, rocznik 1950 do 2016. Mamy liczbę katolików, liczbę ludności, procent katolików, ilość kapłanów diecezjalnych, ilość kapłanów zakonnych, wszystkich kapłanów katolików na księdza, ilość katolików na każdego księdza, stali diakoni, zakonnicy i zakonnice, parafie. No i na końcu źródło. I co my tutaj widzimy? Liczba wszystkich katolików minimalnie spadła pomiędzy 50 a 2016. Liczba ludności wzrosła prawie dwukrotnie. Procent katolików 84%, 47%. Liczba kapłanów diecezjalnych 1300, 749. Zakonnych 779, 387. No i tak dalej. Liczba wszystkich księży, liczba katolików na księdza podwoiła się, 828, 1524. Liczba zakonników spadła o połowę, liczba zakonnic spadła o 6 tysięcy, ponad 6 tysięcy. Ekstremalnie drastyczny spadek. Liczba parafii, zwracam na to uwagę, że wzrosła pomiędzy 1950 a 2016, natomiast spadła pomiędzy 2000 a 2016. To znaczy wzrastała jeszcze liczba parafii do roku 1990, już od tego momentu, a nie, ostatni wzrost mieliśmy w roku 2000 i później, przepraszam, mieliśmy jeszcze jeden wzrost w 2001 do 757 parafii. Później zaczęły te parafie drastycznie, liczba parafii zaczęła spadać. Natomiast widzimy, jak to wygląda z liczbami, czyli liczba parafii jest liczba, powiedzmy, że taka organizacyjno-strukturalna, natomiast jeśli chodzi o ludzi, no to ten spadek jest drastyczny. Oczywiście spojrzymy sobie na różne diecezje. Może teraz spójrzmy na przykład na diecezję, na Paryż. Statystyki. Znowu 1950. Liczba katolików nieznacznie spada. Liczba populacji spadła znacząco. Procent katolików 33% w 50, później 80% w 70. Tam musiały nastąpić być może tylko formalne, ale jednak jakieś przesunięcia, jeśli chodzi o meldunki. No i od tych 80% już spokojnie, znaczy spokojnie, powoli te liczby opadają. Tutaj mamy 1970, tu już widać, że ten w 50, przed rokiem 50 coś tam, znaczy inaczej musiały być rozłożone jakieś kwestie administracyjne, być może Paryż coś tam zostało wchłonięte, coś zostało odcięte, nie mam pojęcia, jak to wyglądało, natomiast od 70 roku już wygląda to w miarę płynnie. Liczba procent katolików spada o 20, liczba kapłanów od, liczę tutaj od 70, z tym 50 to nie do końca wiadomo, co tam się dokładnie wydarzyło. Liczba kapłanów spada o 200,
liczba zakonników księży spada o 1300. Tutaj to jest, ciekawa jest ta zamiana, bo może doszło tam do jakiegoś przechodzenia ze zakonów do stan do kapłanów świeckich, tak, czyli niezakonnych. Trudno powiedzieć. W każdym razie spadek drastyczny. Liczba wszystkich księży spada dwukrotnie. Katolików na księdze oczywiście liczba się zwiększa. Liczba zakonników połowa. Zakonnic praktycznie prawie, że 1/4. Liczba parafii podobnie jak w Monachium. Spojrzymy sobie na kolejną diecezję. Weźmy teraz jakąś diecezję w Anglii, to oczywiście zupełnie inna sytuacja, na przykład Westminster, ale również myślę, że ciekawa. Liczba katolików pomiędzy 49 a 2017 jest tutaj wzrost, natomiast ten wzrost odbywa się pomiędzy 49 a 70. Od 70 mamy już stały spadek do 99, w 2000 znowu wzrost. Ciekawe, być może to jakaś imigracja. I następnie znowu spadek, wzrost w 2004. Być może są to jakieś fale imigracji, to też dosyć ciekawe. No i spadek w 2017. Procent katolików w zasadzie się waha. Tutaj mieliśmy 10, później zdarzają się wzrosty do 8,9, czyli raczej spadku. Liczba księży spadła drastycznie, tak, były tutaj różne wahania. Jeszcze w roku 2000 było 416, ale już tutaj 298. A tutaj, jeśli chodzi o kapłanów zakonnych, spadek szczególnie drastyczny widać pomiędzy rokiem 80 a 2017, ale również z wahaniami. Podejrzewam, że tutaj w sumie wydaje się, że jest tutaj dużo ruchów różnych, które sprawiają, że trudno ocenić, jak jakby rodzima ludność, czy są konwersje, czy nie. Podejrzewam, że są to różne fale imigracji. Liczba katolików na kapłana waha się tutaj najpierw bardzo mało, później bardzo wielu, później znowu to spada do 798. Liczba zakonnic to akurat standardowo wszędzie się sypie, czyli tutaj również w zasadzie pięciokrotny spadek z 2500 na 550. Może spojrzymy teraz na Madryt. Coś w innej części świata. A tutaj mamy też zmianę administracyjną z diecezji na archidiecezję. Będziemy się może skupiali bardziej na już od roku 70, bo tutaj też widzimy dużą zmianę liczby ludności, pewnie właśnie zmiany administracyjne. W każdym razie widzimy, jaki tutaj mamy procent katolików w roku 70. Mamy tutaj 99,7 i 80% w roku 2019. Liczba ludności tutaj zasadniczo wzrasta, no mamy z pewnymi wahaniami. Liczba kapłanów pomimo wzrostu liczby ludności, choć nie wzrostu liczby katolików, liczba kapłanów spada z 1500 na 1200. Kapłani zakonnicy 1778, 1405. Wszystkich kapłanów tak spadek o prawie 1000. Zakonnicy, czyli bracia zakonni, drastyczny spadek. Liczba zakonnic, widzimy, jakież to były liczby, 12 tysięcy. Znowu spadek więcej niż o połowę. 5250. Spójrzmy teraz na jakieś może polskie diecezje. Spójrzmy na przykład na Poznań. Mamy pewien wzrost liczby katolików z 50 na 2016. Znowu tutaj widzimy zmiany takie dosyć drastyczne pomiędzy 50 a 70, zmiany liczby
ludności. No nie zmienia to faktu, że jest wzrost pomiędzy 50 a 2016. Procent katolików, no tu mamy bardzo ciekawą sytuację, 118% katolików, to ciekawe zjawisko. Najwyraźniej liczba, całkowita liczba ludności jest jakoś inaczej liczona niż liczba katolików. Być może byli to zameldowani w samym mieście, być może było ich mniej niż takich, którzy korzystali z jakiejś posługi duszpasterskiej. To ciekawa sytuacja. To może wskazywać też na jakieś błędy, które pojawiają się gdzie indziej, w sensie właśnie zależnie od tego, kto gdzie jest, w jaki sposób zarejestrowany. Teraz tak, procent katolików. Widzimy tutaj wzrost pomiędzy rokiem 1950 a 2016. Liczba kapłanów szczytowa w roku 90 i później spadek do roku 2016. I to będzie, jeśli dobrze pamiętam, we wszystkich polskich diecezjach w ten sposób się odbywało, czyli gdzieś tam do roku 90 będą wzrosty, a później będą gwałtowne spadki. Tutaj widzimy wahania, ale ostatecznie duży wzrost, jeśli chodzi o liczbę zakonnych księży. Całkowicie liczba księży pomiędzy 70 a 2016 się utrzymuje. A tutaj, jeśli chodzi o 50, to widzieliśmy, że są pewne wahania, czy duża zmiana też liczby ludności. Natomiast zasadniczo się utrzymuje liczba katolików na kapłana, stosunkowo podobna, choć spada, czyli to jest pozytywne. Liczba zakonników, lekki spadek z 70, duży wzrost tutaj z 50. Liczba zakonnic spada nawet w odniesieniu do roku, porównując do roku 50. A już nie mówiąc o roku 70, to jest spadek znowu dwukrotny. Liczba parafii w porównaniu do 70 też spadła, tak? A jeśli się likwiduje jakieś parafie, no to świadczy to niedobrze o samej strukturze. Możemy spojrzeć na jeszcze jakąś inną diecezję w Polsce. Może na przykład spójrzmy na Łódź. Myślę, że tam mogą być duże zmiany ze względu na migrację. Warszawa się podzieliła, a więc może to za daleko. No może spójrzmy na Kraków. Procent, lekki spadek. Liczba kapłanów diecezjalnych, duży wzrost. Choć tak, można powiedzieć, że duży wzrost. Tych kapłanów, zakonników również, całościowo również znaczący wzrost. Czyli spadek też katolików na kapłana. Liczba zakonników tutaj wzrasta, później spada od roku 90 i to spada o prawie 1000. Liczba zakonnic, tutaj mamy ciekawą sytuację, wzrost do 69, później spadek, tutaj znowu wzrost i spadek na 2388, czyli spadek w porównaniu do 69, a lekki wzrost w porównaniu do roku 50. Liczba parafii wzrosła w sumie pomiędzy 50 a 2019, jednak spadła w porównaniu do chociażby roku 90, nie mówiąc już o 2003, a to ciekawe, czy to błąd statystyczny, czy aż trudno mi uwierzyć, że doszło do tak gwałtownego najpierw rozwoju, skoku liczby parafii, a później tak szybko by się zwinęły. Być może diecezja przejęła jakieś parafie, trudno to jednoznacznie powiedzieć. Może Liverpool. Mamy wzrost do 99, później spadek, znowu wzrost i na końcu gwałtowny spadek, ale pozostaje na stałym poziomie od, można powiedzieć, 70, to znaczy tutaj dużych zmian nie ma.
liczba kapłanów, bardzo gwałtowny spadek zakonników, kapłanów również. Widzimy tutaj wszystkich kapłanów, to jest bardzo gwałtowny spadek, od 600 do 248. I stąd też gwałtowny wzrost katolików na kapłana. Zakonnicy o połowę, zakonnicy drastyczny, czterokrotny praktycznie spadek liczby zakonnic, również spadek liczby parafii, szczególnie gdzieś tam pomiędzy rokiem 70 a 2019. Może jeszcze jakaś włoska diecezja, na przykład Pisa. Tutaj mamy nawet częściowo statystyki z 1886, natomiast nie całkowite, nie kompletne, dlatego nie można wszystkiego podać, no ale od 50 już wszystko mamy. 99,2, 93,8. Liczba kapłanów gwałtownie spada, tutaj podobnie, wszystkich kapłanów o połowę, katolików na kapłana gwałtownie wzrasta. Zakonnicy, liczba spada, zakonnic również trzykrotny spadek. No tutaj widzimy bardzo wyraźny spadek wszystkich statystyk. Spotkałem się już kilkakrotnie z takimi zarzutami, że przecież w Afryce Kościół się teraz tak dynamicznie rozwija, dlatego spojrzymy jeszcze na jakąś diecezję w Afryce, tutaj w Franceville, w Gabonie. Mamy tutaj od roku 1980 do 2016. Tutaj jest sytuacja dosyć szczególna, to znaczy w ogóle w Afryce inna niż w Europie. Przede wszystkim gwałtowny przyrost liczby ludności, a więc trzykrotnie zwiększyła się całkowita populacja, trzykrotny wzrost populacji, a katolików wzrost niespełna dwukrotny. A więc procent katolików z 58 na 28. W międzyczasie widzimy, że były jakieś tutaj zmiany w 2002, być może były to zmiany administracyjne, coś tam być może przez chwilę zostało wchłonięte do miasta i diecezja później znowu wydzielone, nie mam pojęcia. Natomiast jakby całościowo, nawet jeśli poszczególne liczby nie są dla nas czytelne, to całościowo jest to ewidentny procent katolików, gwałtowny spadek, przyrost liczby ludności dużo wyższy niż przyrost liczby katolików. Dlatego gdy dzisiaj ludzie Kościoła chwalą się tym, że w Afryce Kościół się rozwija, no to jak tutaj spojrzymy, no to faktycznie 59 tysięcy do 97 tysięcy katolików. Natomiast to jest po prostu przyrost naturalny, to znaczy i to stosunkowo niższy niż całkowita populacja, tak, która potroiła swoją liczebność. Jeśli chodzi o liczbę duchownych, to jak widzimy praktycznie utrzymała się na tym samym poziomie, to znaczy liczba wszystkich księży mamy 22 w 80 i 29 w 2016. Zwracam na to uwagę, że prawie podwoiła się liczba wiernych katolików, a liczba kapłanów się znacząco nie zwiększyła, to znaczy jest ich bardzo mało i przybyło 7 na przestrzeni tych 30 lat. A więc procent, czy liczba katolików przypadających na kapłana znacznie się zwiększyła, co wcale nie rokuje dobrze, to znaczy w ogóle nie można, patrząc na te statystyki, stwierdzić, że mamy tutaj do czynienia z rozwojem. To jest po prostu jeszcze sytuacja, w której nie jest absolutnie tragicznie ze względu na jeszcze dosyć wysoki przyrost naturalny. Natomiast jeśli chodzi o samą działalność misyjną, to jak najbardziej jest ona już w tej chwili podupadająca. To widział arcybiskup Lefebvre jeszcze za swojego życia, że ta dynamika, która była przed soborem, gwałtownie odpuściła w latach posoborowych. Spójrzmy jeszcze na jedną diecezję w najstarszej córze Kościoła we Francji, Marsylia. To są te diecezje właśnie we Francji, w Niemczech, w Europie po prostu, w których najwyraźniej widać degradację, w których też
Myśl soborowa przyniosła najbardziej wyraźne owoce, najszybsze zmiany, bo stąd też ta myśl, ta teologia, nowa teologia wyszła. A więc tutaj mamy Marsylię. Procent katolików w roku 70, w 50 nie mamy danych, 90%. Później gwałtowny spadek, troszeczkę się poprawia, gdzieś tam w 2004, ale pozostaje, troszkę później spada, czyli 2019 68%, 1970 90%. Skoro mamy tutaj 90% w roku 70, no to znaczy, że kryzys tutaj nie trwał już od 200 lat i jakieś były niewiarygodne straty. Tak, tutaj na przestrzeni tych niespełna 50 lat mamy spadek o ponad 20%. Widzimy, że całkowita liczba populacji pozostaje mniej więcej na tym samym poziomie, natomiast liczba katolików się zmniejszyła. Liczba kapłanów mieliśmy 541 w 50, później 314 w 70, 562 w 80. Pewnie były tam jakieś zmiany, no ale tak czy siak spadek jest drastyczny. 562 jeszcze w 80, 221 wszystkich księży razem w roku 2019. Jeśli chodzi o zakonnice, no to również katastrofalny wynik. 1300-1450, lata 70-80 i 357 sióstr zakonnych w roku 2019. To jest praktycznie czterokrotny spadek. Jeśli chodzi o braci zakonnych, również trzykrotny praktycznie spadek z 300-319 na 118. A liczba parafii na chwilę się podniosła, widzimy, pomiędzy 50 a 70, aby później znowu spaść na ten sam poziom. Przy zmniejszonej gwałtownie liczbie kapłanów, tu praktycznie tak, no ponad dwukrotnie zmniejszonej liczbie kapłanów, no to jakość oczywiście tej obsługi w tych parafiach też musiała spaść. Niestety no, w większości tych zachodnioeuropejskich diecezji tak to wygląda. Zwracam na to uwagę, że szczególnie w tych tradycyjnie katolickich krajach, we Włoszech, w Polsce, w Hiszpanii, mieliśmy do czynienia z procentem katolików, a w diecezjach bardzo często na poziomie 99,6%, 99,7% i później gwałtowny spadek na 90%, czy nawet poniżej 90%. I to świadczy, że wcześniej mamy 99,7, świadczy o tym, że tam nie mogło być wcześniej pomiędzy rokiem 1850 a 1950 jakiegoś gwałtownego spadku. Skoro w 1950 zastajemy 99 ileś procent, tak, 99, kilka procent, no to znaczy, że mieliśmy do czynienia z faktycznie bardzo katolickimi diecezjami, w których tętniło życie, w których było mnóstwo zakonników, parafii i tak dalej, a które gwałtownie się posypały. I właśnie w tych diecezjach tradycyjnie katolickich to bardzo wyraźnie widać. Szczególnie wyraźnie było to widać również w tych diecezjach niemieckich czy niemieckojęzycznych, podobnie w Paryżu, gdzie te liczby spadały bardzo gwałtownie. Dlaczego spadały tak gwałtownie? Warto wziąć pod uwagę, że właśnie w krajach niemieckojęzycznych i we Francji przeprowadzono te reformy naprawdę bardzo szybko, bardzo gwałtownie. W Polsce odbywało się to bardzo powoli, stopniowo, z pewnym opóźnieniem. Ja myślę, że te liczby mówią same za siebie, to znaczy, że pokazują one nam dosyć wyraźnie, jak się rzeczy mają. Zachęcam do zapoznania się również z tą stroną internetową. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.